Nie wiem, czy pamiętacie, ale niedawno zrobiłem odcinek na temat swoich pierwszych zespołów. I jednym z tych zespołów był zespół Root. I w pewnym momencie w karierze zespołu Root na basie grał Makar, z którym się dzisiaj spotkam, bo Makar ze swoim nowym zespołem Temper Temper grającą dzisiaj w Warszawie. Teledysk. Dawno czy na kanale nie było tutuś. Trzeba się dzisiaj prezentować. Pa! No i dobra, dojechaliśmy. Jestem gdzieś koło pogłosu. Idę zobaczyć, czy znajdę gdzieś tutaj Makara. Okazuje się, że jestem totalnym debilem, bo Makar nie kręci klipów w pogłosie, tylko w potoku. Jadę dalej. W sumie potok, pogłos. Podobne nazwy. Udało się. No to jesteśmy na miejscu i kolejna niespodzianka, bo są dwaj moi koledzy z poprzedniej kapeli. Oprócz Makara jest jeszcze Marek. Zamaskowany ninja. W takim składzie, żeśmy się nie widzieli od 14 lat. Jeszcze stołek jakby przyjechał, to już byłby ten. Właśnie myślałem, że przyjedzie stołek. To jest hit. To jest naklejka właśnie tej naszej kapeli pierwszej. Taką mieliśmy czcionkę. Nie pamiętam, jak się czcionka nazywała, ale taka stokowa czcionka to była. Kolejny hit. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Stoł Koseratos. Stoł Koseratos. To jest Chester, który wyprodukował stołek jakieś 15 lat temu. Dzisiaj wygląda na to, że jest taki dzień zbiegów okoliczności. Generalnie sami znajomi mnie otaczają. Tutaj mamy Kacpra. Cześć! Który jest byłym gitarzystą Formy. Znamy się od jakichś 10, myślę, lat. Graliśmy kilka koncertów razem. Kacper teraz zajmuje się częściowo produkcją muzyki, tak? To jest odpowiada za nagranie tego dzisiejszego live sessions. Pokazuje się, że to nie jest do końca teledysk. To będzie teledysk, ale też będzie live sessions. Potem będziesz to miksował, tak? Tak będzie właśnie. No. Jeżeli chodzi w ogóle o wokalistę zespołu Temper Temper, Krzysiek grał w takim zespole, który u nas w Nebula Studio nagrywał swoją płytę z tym drugim zespołem. I ja te rzeczy miksowałem. Ciekawy dzień się zapowiada, chłopaki się szykują, ekipa filmowa rozstawia sobie graty. Magda, żona Makara, robi zdjęcia. Jedna z najbardziej popularnych dietetyczek w naszym kraju. Ile masz książek na koncie? Nie pamiętam, ponad 20. Ponad 20 książek, poradników na koncie, także po prostu co tu się dzieje. Co tutaj właściwie tak naprawdę chłopaki z zespołu Temper Temper robią? Będą nagrywać live sessions i to będzie 6 utworów z ich debiutanckiej płyty, którą nagrali jakiś czas temu. Bardzo jestem ciekaw rezultatów, bo wygląda na to, że to wszystko jest zrobione naprawdę z dużym postaraniem. Jest fajna produkcja, sporo świateł, ileś kamer, także myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Jak już materiał będzie gotowy, to na pewno wam tutaj podlinkuję pod filmikiem info, gdzie można sobie to live sessions obejrzeć. Minęły 2 godziny i cały czas jesteśmy w dupie, tak naprawdę, znaczy my jesteśmy, ja nigdzie nie jestem, ja sobie tylko tutaj przyszedłem popatrzeć, no ale widzę, że produkcja jest na grubo, jest sporo kamer filmowych, także już wam wszystko pokazuję. Co my tutaj mamy? Kamery Sony głównie. Tak jest. Idziemy do drugiej, tu jest druga kamera Soniacza, też jest kilka bezlusterkowców. Co my tu jeszcze mamy? Mamy A7 chyba. Tak, jest tutaj A7 z jakimś obiektywem filmowym. Stresujesz się? Trochę. Nie, bój się, będzie dobrze. Bo zgubiłeś szczęśliwą kostkę. Ojej. Z napisem Tomuś. Otóż. To jest mój stary stroj. Widziałem go ostatni raz 15 lat temu. Nie ukradłem, kurwa, kupiłem. Dobra, trzeba coś zjeść, idę do sklepu. Fajnie to idzie, fajnie to wygląda. Dobre graty. Wystarczy trochę świateł i trochę dymu i paru sprawnych operatorów i wygląda na to, że będzie super rezultat. No cieszę się. Cieszę się, że coś się pomimo tej pandemii dzieje i zespoły cały czas pracują. Także fajnie. A teraz nom. Trzeba coś zjeść. Same zdrowe produkty, jak widzicie po prostu, no ale nic.
Dzisiaj dyspensa po prostu na żywienie. Głodny jestem, chcę coś ciepłego, a knajpy zamknięte. Jak tam, Makar, się czujesz? Już prawie po nagraniach. Super. Hollywoodzka produkcja. Tak? No kurde, ile to było kamer? 6? Tak? No, raz, dwa. Od was Krzysiek, wasz wokalista, pracuje z filmowcem, nie? Tak. I on to będzie robił, montował. No też to zorganizował wszystko, nie? Bo to dzięki niemu. To jak znajomi są wszyscy, nie? Tak, tak. Połowy gratów już nie ma, ale widać, że są jeszcze właśnie te dwa soniacze. Trzeci jest na flycamie. Gdzieś tutaj operator zniknął. Chłopaki tutaj sobie będą kończyć robotę za jakiś czas, ja już muszę uciekać. Zajebiście było się z Makarem zobaczyć, bo nie widzieliśmy się rok. Ostatni raz się widzieliśmy jakoś na koncercie. Na koncercie, no. Naszym w Łodzi, wygraliśmy w takim klubie. Scenografia. Ja zawsze sympatyzowałem z Pan Krzysiek, ja wierzyłem w Pan Krzysiek. To jest nieprawda, co mówią, że przyszedłem tylko dlatego, że im wisi 20 koła. Ja uciekam, nie przeszkadzam. Lecę na chatę. Do widzenia, tak? Na razie. No dobra, nie będę już tam za bardzo wszystkim przeszkadzał. Tusia jest głodna, zostawiłem ją na parę godzin, także trzeba wrócić i dać mojemu pieskowi kolację. Naprawdę się chłopaki postarali. Fajny zbieg okoliczności, że wokalista tak naprawdę jest filmowcem, wie co robi i też ma możliwości, żeby po prostu to jakoś tak logistycznie wszystko ogarnąć. O kurde, tramwaj. Tutuś, nakarmiona jesteś? Smaczne było, jedzonko? Mówi, że smaczne.